No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony, kolejny odcinek Starfielda na moim kanale, zapraszam do oglądania. Tak, na wstępie chciałem powiedzieć, tak, 4, może nawet 5 albo i 6 dni temu był ostatni odcinek, będą długie przerwy z tego względu, że w głównej mierze teraz pochłania mnie Cyberpunk i Widmo Wolności, wcześniej pochłania mnie Cyberpunk i podstawowa kampania fabularna. No, ja akurat z racji tego, że gdzieś tam gram i nagrywam, to no, filmy w większości pojawiają się po prostu z gier, w których spędzam najwięcej czasu. Także dlatego dostają po dupie inne serie, które są aktualne na kanale, czyli w tym wypadku Starfield, które oglądacie. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś tam ogląda. Dodatkowo Sons of the Forest i Red Dead Redemption 2. To jest pierwsza sprawa. Mam urlop 7 dni. Raczej większych planów nie mam na ten urlop wyjazdowych, także wydaje mi się, że gdzieś tam te obiecane 16 odcinków ze Starfielda na pewno się pojawi. To jest pierwsza sprawa i może nie od razu, ale stopniowo gdzieś tam zacznę nagrywać po prostu odcineczki. Teraz aktualnie znajdujemy się w Deneboli, na Deneboli 1b. Jest to planeta gdzieś tam w... Czekajcie, mapa gwiezdna. My jesteśmy w Denebola, dobra, okej, okay, po prostu gwiazda Denebola. Dlaczego tutaj jesteśmy? Ano dlatego, że ja sobie tutaj postawiłem wydobycie żelaza, tak? Placówkę, która daje mi żelazo potrzebne do budowy innych pierdółek. Dodatkowo, to jest odcinek testowy. I teraz o co chodzi? O co chodzi? Pierwsza sprawa to ja bym chciał zadania zobaczyć, misję. Misję. Co my tu mamy? W nieznane, powrót na Wekterę. Zrekrutuj Hellera do załogi. Dobra, wiecie co? Zrobimy, wydaje mi się, właśnie albo utrzymanie pokoju. To nie. Dobrze. Zrobimy sobie to zadanie, powrót na Wekterę. Także ja sobie zrobię tak, że ustalę kurs. Wykonaj skok, jak najbardziej. I tym się zajmiemy. Oho. Wrong place, wrong time. Shit. It's the Mantis! Mantis! Yeah, right. Scanning. No dobra, okej. Okay. Przestali mnie atakować, więc my też nie będziemy w żadnym wypadku ich atakowali, bo... Dobrze. I teraz. Rzecz numer dwa, a w zasadzie informacja numer dwa. Testowo, drodzy państwo, nagrywam bez żadnych udziwnień, jeśli chodzi o rozdzielczość. Czyli teraz widzicie dokładnie tą rozdzielczość, którą ja posiadam na monitorze. Widzicie czarny, nie wiem jak tam wylądować, jasna dupa, uno momento, opuszczone, tutaj. Uratuj Barretta. Okej, wybierz cel lądowania, wyląduj. W żaden sposób nie ingerowałem teraz na OBS-ie w ustawienia. Mamy pełne 3, tam 440 na 1440, czy jak to tam się zwie. Wy prawdopodobnie widzicie czarne paski, ale podobno gdzieś są... Gdzieś, no... W internecie, na internecie. Wysiądź, przede wszystkim wysiądź. Jest możliwość pobrania tyczki do przeglądarki, która pozwoli na dopasowanie tego obrazu do waszego ekranu. Warunki planetarne, jakieś takie trochę słabe. No ale dobra, nie będziemy kombinować. Oho, to oni już wiedzą, że ja tutaj...
O stary. Coś tam pizło obok mnie, mam nadzieję, że... Dobra. Ja pierdzielę, ale ten przecinek wydobywczy to jest masakra. Pięknie, dobra, tam jest jeszcze coś. Pięknie, ubiło się. Dobrze, że oni mają 6 poziom, to ja wtedy mogę... Dobra, chowamy się. No nie taka strata czasu, pani koleżanko. Weź pod uwagę, że później niby nas atakowali. Tam pewnie na górze są. A jak? Mordeczki. Och ty cholera, czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś pinda. Łazik w ogóle księżycowy. Stary, czym? Gdzie on jest? Dobra, pirat włóczęga. A to... Nie, to moja, dobra. Czekaj, idziemy, biegniemy tam. Niech tu się zacznie mniej troszkę dziać, to... Jezu, zapomniałem o życiu! Zapomniałem o życiu! Jak ja mam życie? Dobra, pamiętam, 7. Okej. So close. Och ty! No, nie możesz nic zrobić. Jesteś ślepa, tak. Tak samo jak ja. Spokojnie, ja też nie mogę celować. Jezu. Ja pierdziel. Kredyty, kredyty zdecydowanie bierzemy. 6 koła. To jest coś, co ten. No i teraz wracając do głównego tematu. Drodzy Państwo. Jest podobno wtyczka, która gdzieś tam, którą gdzieś tam, tak jak Adblock, można zainstalować i ona pozwala na dostosowanie obrazu. Skoro YouTube tego nie potrafi, to ta wtyczka to zrobi. I w tym momencie będziecie widzieć bez czarnych pasków to nagranie. I teraz po co to robię? Robię to z tego względu, że gdzieś tam w komentarzach się pojawiały często gęsto. Nie pamiętam jak tutaj się... Czekaj, jak tutaj się podświetlało coś? Nie pamiętam. Ku? Nie. Dobra, idziemy do tego. Pierdziele. Gdzieś tam pokazywały się w komentarzach informacje o tym, żeby... Że naprawdę dużo ludzie tracą przez tą rozdzielczość, także... Oh yeah. There's no certainty to the universe at all. Once you really start getting out there, the laws of physics kind of turn into suggestions. You're pulling my leg again, right? What's the weirdest thing you've seen? No exaggerations this time. Let me think. Unicorn. Także, moi drodzy, zostawiam po prostu wam pole do popisu. Jeżeli wam coś takiego pasuje, to śmiało dajcie znać. Ja oczywiście przejdę wtedy do testu numer 2. Będą dwa testy. Test numer 1 składa się z minimum 2 filmów nagranych w ten sposób. I... Holy shit. You actually found me. I wish I could say this is the first time this has happened with Barrett. But well, it isn't. Well, this is turning into a regular constellation party, isn't it? I should have brought drinks. Matsur the Grim here and I actually have a lot in common. Both escape artists. Being captured by Sysdef myself plenty of times. See, that's what I'm talking about.
relativity. We're all just creatures of the universe trying to get away from what's after us. Dobra, zabieram cię do domu. You know, it's actually been kind of nice. Matsura the Grim here is a great host. No sense letting people's last moments be unpleasant. See, that's what I like about you, Matsura. Real Renaissance man. I have enjoyed our time together, Barrett. But I can't just let you go with nothing to show for it. Is Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom? 4000, o jest. Okej, okay, poczekaj. Jesteśmy ubezpieczeni na tą konkretną ewentualność? Nie, perswaduj. You want me to end all this with nothing to show for it? Dobrze, ewidentnie dogadujesz się z Barrettem, jesteście przyjaciółmi. Tury mamy 3 i gdybyś chciał już byś zaatakował. True. Okej, okay, mamy jeszcze 2 punkty, które musimy zyskać i tu mamy na zielono, więc lecimy na wprost. He has been more entertaining than most hostages. Barrett has some good friends, it seems. Very well. You're all free to go. Ja pierdzielę, udało mi się, dobrze. Matsura. Really? And good luck out there with all the, you know, hurting people and taking their money. Yeah, no serio? Ej, a czy ja mogę prosić jeszcze o jakąś apteczkę? Bo ja bym bardzo chciał... Ja bym naprawdę chciał jakąś... Rozmawiaj. Czyli mamy iść do domu, okej. Okay. Lepiej tu nie... Okay. O, tak. Tak, apteczka. I teraz robimy tak, 7. Nie możemy. Bo pewnie mamy... Nieprzypisaną ją. Czyż nie tak? 6 miałem powiedzieć. 6, proszę bardzo. Jeszcze gdzieś tutaj apteczki mogą leżeć? Skrzynka z amunicją. Nie, amunicja to mnie na razie nie interesuje. No, także moi drodzy, minimum 2 odcinki będą nagrane w ten sposób. Zobaczymy. Sami gdzieś tam sobie zdecydujcie. Mi to jest tak naprawdę rybka. Aczkolwiek ja uważam osobiście, że wygodniej się oglądało poprzedniej... Czekaj, tędy? Tędy. W poprzednim setupie, nie? Może i troszkę był zniekształcony, ściśnięty obraz, ale na Full HD, tak jak sobie gdzieś tutaj włączałem te filmy, na YouTubie nie wyglądało to w moim odczuciu źle, ale ja, wiecie, ja bardziej zwracam uwagę na fabułę i na to, co gdzieś tam dany YouTuber mówi, bądź zwyczajnie jak reaguje na dane sytuacje, aniżeli na to, jak wygląda gra. Gra oczywiście też, ale... Dobra, idziemy do tego, do swojego statku, 90 parę metrów. Później musimy kupić jakieś, drodzy koledzy. Tędy pójdziemy. O, tak. A, właśnie, propos statku, to powiem wam tak. Dziękuję za informację o tym, pod jednym z odcinków, że zdecydowanie najlepszym statkiem w grze jest łamacz osłon. I też dziękuję za informację, że bardzo dobrą bronią jest żar. I to jest pistolet dostępny w jednej z misji dla korporacji na Neonie. Postaram się gdzieś tam polecieć. Muszę zobaczyć, który to jest poziom, że tak powiem, tego zadania. Być może jeszcze go nie mam gdzieś tam pobranego, ale doceniam i powiem tak, ja zdaję sobie sprawę, że jest gdzieś to wasza opinia i to nie jest tak, że... Tak, wracamy. Czy ja chcę z nim pogadać? Dobra. Hey, you're underselling my harrowing escape from certain doom here. A little charm goes a long way when the knives are out. Matsura the Grim? Honestly, a pretty nice guy as far as pirates go. Think I butted heads with his mentor once years back. Had the same kind of surprisingly hospitable vibe. Dobra, nie chcę mi się z nim gadać, powiem wam szczerze. Zobaczymy,
czy coś się stanie. Jezu, ten nie będzie non-stop tutaj chwalił. Odwieziemy go na miejsce, żeby był cały i zdrowy, chociaż nie wyglądało, żeby on w ogóle był w zagrożeniu, nie? Jego życie, żeby było zagrożone, no to wiecie. A, i też dziękuję oczywiście za informację, że jeżeli gdzieś tam się prześpię w łóżeczku, czy to na statku, czy tam zakładam gdzieś w jakimś pomieszczeniu, to negatywne, pewnie nie wszystkie, ale część negatywnych efektów gdzieś mi tam zniknie. Oczywiście nie dostałem sygnatury czasowej, do której odnosił się ten komentarz, ale zakładam, że to gdzieś tam rozkminiałem, jak usunąć jakiś negatywny efekt, nie? Także tak to, panowie i panie, wygląda. Dobrze, więc... powrót na wektorę. Wróć do loży. Dobrze, czyli tak, ustalmy kurs. I tutaj mamy loże. Wróć do loży. Wyląduj, s'il vous plaît. A jeszcze jedną rzecz chciałbym zobaczyć. Neon. I have things for you. Masz coś dla mnie? A co masz dla mnie? You've got something for me? Nie, no ty powiedziałeś, że masz to. Nie rozumiem. Talk to you later. No mam nadzieję, że porozmawiamy później. Sprawdzę. Ajajaj. Układ Jemison, Alpha Centauri. Mapa gwiezdna, dobrze. I teraz tak, Indum, Olympius, Lunara, Narion i Valo, tutaj byłem. Altair, oczywiście to tak się nie nazywało, ale Neon, no to musi być gdzieś w miarę blisko, bo jeżeli o tym pisaliście, to pewnie Kapucyn, Sacharow, Linoleum, Alfa, Beta, Teta, Zeta. Riviera, Bolivar, Masada, Nirvana, tam to ja będę musiał polecieć. Jaffa, tutaj Układ Woli, Olympus, Arane, o Matko Święta, Alfa, Beta, Leviathan, Lunara. Gdzie to mogłoby być? Neon. Może to jest planeta Neon? O Jezu, ile tego jest, ty, dobra. 20. Dobra, nie będę tego kombinował. No nie będę kombinował, później sobie to wygoogluję po prostu. Ale tak, ale postaram się oczywiście tam zajrzeć. Zobaczymy, co to za. A better place to recharge and ready ourselves for our next mission. Mhm. No dobrze, to pogadajmy, że Barrett jest bezpieczny. Got a little held up on Vectera. Barrett, we were worried sick. Well, some of us were. I see what you did there, Walter. It's been ages. And I know you've been secretly crying into your piles of money just waiting for my return. Just go easy on him. Actually, Walter has. Ej, stary, przestańcie gadać tam za. Don't start, Contrast does not bode well. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library show. Now look at them all. No, udało mi się troszkę tych artefaktów zdobyć. You feel it a bit, can't you? Ever since I found the second one, had the visions. Being around them is just comforting. So hey, I'm still not 100%, plus I feel guilty dragging you into all of this. Why don't I stick around and help you get adjusted to the weird corners of the universe? Wiesz co? To pokieruje frontierem, jeśli ty polecisz ze mną. It doesn't really matter to me. Never get too attached to ships. After the fifth or sixth time, one blows up and you get marooned. The romance fades. Plus, the frontier is a constellation ship. And you're one of us now. So it's just as much yours as mine at this point.
No dobra, podoba mi się perspektywa. On zawsze go mogę wypierdzielić gdzieś na... Barret jest osobą dostępną dla twojej załogi. Barret jest twoim nowym aktywnym towarzyszem. Mnie interesuje, że... 7200 dodano kredytów. Okej. Ja nie chcę z Barretem pogadać. Ziomuś, nie teraz. Poczekaj. Ja bym chciał tak. To by był statek i to by była załoga. I teraz tak. Sara Morgan. Sara Morgan. Razor Leaf. Anuluj. Ja bym chciał... Przydziel. Kurde. Jak ja z nią mógłbym pogadać? Ja chcę, żeby ona była ze mną. To jest Noel. To ona jakoś gdzieś tutaj ją kręci albo coś. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now. Ty też. What? Dobra, a wy tak gadaliście, Samko. You must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Whoa, I know a few dark sides of the Aquila moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuroko, by the way. Hi, hi. Miło cię poznać, maleńka. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Perfect. And you must be the new engineer. Or maybe our new gunner. Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's start business. Sara tell you about the expedition? Sure enough, that's where we're heading. The three of us are heading to Aquila. For a settled planet of the Freestar Collective, and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that, makes me think one thing. Artifact. Wyruszamy teraz, czy... Dobra, ruszamy okay. teraz. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Puste gniazdo. Dobrze, zrobimy sobie to. Tylko, że tak. Mam nadzieję, że Sara będzie zdecydowanie w moim statku. Bo jeżeli nie będzie na moim statku, to my trochę... Trochę to może nie zdenerwuje, ale wywoła we mnie negatywne emocje, a tego bym nie chciał. Zdecydowanie bardziej bym wolał zobaczyć, tym bardziej, że ja zarywam do Sary. Tak, wiem zdecydowanie, że można gdzieś tam z Sarą wdać się nie tyle, że w romans, tylko można po prostu być jej mężem. Nie wiem dlaczego teraz już praktycznie w każdej grze gdzieś tam, którą produkują, to są możliwe wątki takie. Okej, okay, tam musimy jakoś wejść, ale tutaj wejdziemy. Wątki romansu, ale może dlatego, żeby to bardziej urealnić, bo biorąc pod uwagę fakt, że no, wszyscy jesteśmy ludźmi. Port kosmiczny poproszę. Wszyscy jesteśmy ludźmi i dla nas gdzieś tam wiązanie się w jakikolwiek sposób z drugą osobą, no jest na porządku dziennym. Że może to w ten sposób idzie, że ta imersja... Ta imersja między postaciami, aby była bardziej odczuwalna, żebyśmy mogli poczuć tą miłość. Barret, ty jesteś zdecydowanie bardziej gadatliwy niż Sara.
A zdecydowanie Sara jest kobietą przecież i teoretycznie ona powinna być gadatliwa. Nie, generalnie to ja bym chciał sprzedać coś. Na przykład to. Czekaj. Sprzedaj. To jest kup. A ja nie chcę. Czekaj. Kup. Sprzedaj. Dobrze. Okej, okay, uzbrojenie. 243, zobaczymy. Tak, okej, okay, sprzedaję. Amunicja, skafander nie potrzebuje, przedmioty, wspomagacze, zasoby. Wiecie co, tą mieć to ja mogę sprzedać. 45, ale to jest wartość 1, to się w sumie trochę nie opłaca. Dobra, sprzedaj z ładowni statku, zobaczmy. Benzyn, tutaj też za bardzo nie mam co, cholera jasna. Ten miedź, ta miedź. Dobra, 50 za twierdź. Nie cieszy mnie to za bardzo, ale co poradzę. Trade authorities. Nie, jeszcze to nie to. Sprzedaj, o właśnie. Sprzedam wszystko po prostu, co mam tutaj. W większej ilości. Miedź po prostu sobie zostawię. Minimalną ilość. Nikiel 14 sprzedam, żeby nie być tak przeciążonym. 148 na 18 też jest git. Dobrze. Idziemy, panie kolego, tutaj. Zobaczymy, czy jest tam Sara. Jeżeli nie ma, to będziemy musieli ją znaleźć. O, sorry, Binetu, ale ja nie chcę z tym czystym facetem chodzić, nie? Jest i Sara, jest i moja Sara. Yeah, what is it? Actually, yes, I do. Here you are. Membrana, liść, dodano. Możemy ruszać w drogę? Yes, absolutely. Sara, good to see you again, my dear friend. I expect to hear some exciting tales when you two return. I'll try. But I doubt any of them will compare to the spectacular tales that we hear you spin. Ale kurtuazja, ja pierdzielę. Dobra, Sara Morgan jest teraz twoim aktywnym towarzyszem. Cudowniusio. Ciekawe, ile tu osób w ogóle może być. To trochę tłok się zaczyna robić, zobaczcie. Ta dwójka, tu jest gdzieś jeszcze mój wielbiciel, dziecko. What's on ten your mind? Beret. To what's proszę. Next on the agenda? Saving the world? Saving the galaxy? Saving the universe. Zobaczmy, gdzie my musimy w ogóle się udać, bo nie zwróciłem uwagi. Dobrze, odlećmy. Naprawiać nie musimy praktycznie nic, ponieważ nie było takich możliwości. Wielbicielu, powtarzasz się. Może odkryję jakąś nową planetę, a może się okaże, że już tam byłem. Dobrze. Dobre jest też to, że nie atakują mnie w żaden sposób zbiry, ponieważ gdzieś tam zwyczajnie się mnie boją, nie? Dobrze, gdzie ja muszę się udać? Panie kolego, czyli teraz tak. Porozmawiasz z Wladimirem? Czemu z Wladimirem? Ej. Czekaj, aktywność piratów. To nie. Barmanka Trevor. W nieznane, porozmawiaj z Wladimirem. A to jest stacja gwiezdna. To nie, mnie to nie interesuje. Szefowa. Udaj się do Cydonii. Nie pierdzielę, poczekajcie. To jest Sara, zadanie Sara. Tutaj. Obywatel czeka na tabliczkę z nagraniem.
To chyba nie zrobiłem. Powrót na Bekterę, to już pogadałem. Nie, no to są zrobione. Barmanka w Viewporcie z Trevorem, z komandorem Tulą o wstąpieniu do gwardii. Dobrze, okej. Okay. Porozmawiaj z Vladimirem, Alfa Centauri. Jeszcze się okaże, że ja nadal jestem w tym samym miejscu, w którym powinienem. No a jak? Jemison, nie można tu wylądować. Ale tu już można. Dziwne to. Rozmawiaj z Vladimirem. Czy to Vladimir to jest ten gościu ze mną? Uno momento. Czekaj. Na razie to zostawimy w ten sposób. Niech sobie autopilot prowadzi. Nie mam czasu na razie. Stary... O, nie, no to jest sam Cole. Tak? Strasznie mało intuicyjna ta gra i ona mnie męczy. Bez kitu, ona mnie męczy, dlatego to mówię, tylko maksymalnie 16 odcinków będzie. Nie tęskniłem za nią. Zdecydowanie nie tęskniłem. Udaj się do Cydonii. Trzymanie pokoju, porozmawiaj z szefem. To też nie. Czemis muszę przychodzić z Wadymi i porozmawiać i muszę szukać kolejnych artefaktów. Dobra. Pokaż, ustal kurs. Proszę cię bardzo. Robimy w ten sposób. Tak jak mówię, jak teraz wsiąkłem gdzieś tam tego cyberpunka, to jedyne, za czym być może... Miss Morgan. Sarah, please. Good work dealing with those merchants in Freestar Space. Oh yeah? And? What? I read your report. They sent thanks. Good job. Good job? That's it? Yes. Oh, okay. You're welcome. Although, you might want to run your reports through a spell check first, but that's all. Dobra. Stacja, do której możemy dokować. No, jedynymi tak naprawdę tutaj grami, do których chociaż troszkę gdzieś tam miałem ochotę wrócić. Tutaj czy tam? Gdzie to? To było chyba Red Dead Redemption, nie? Dobra, czekajcie, bo muszę naprostować. Okej. Stacja kosmiczna. Tu nie. Może tutaj bardziej od boku. No te dokowanie to mnie tu dobije, nie? Tutaj widzę, że można dokować. O! Dlaczego ja tak... Rozpierdzielę zaraz statek, nie? Osłony już się denerwują. Czy to jest kwestia tego, że jak krzywo latam, czy o co chodzi? CFPN. Co mi to daje? Dobra, wiecie co? ZW. Także właśnie wybuchłem. Sarah, please. Good work dealing with those merchants in Freestar Space. Oh yeah? And? What? I read your report. They sent thanks. Good job. Good job? That's it? Yes. Oh, okay. You're welcome. Although, you might want to run your reports through a spell check first, but that's all. Jezus Maria. Dobrze, zróbmy to inaczej, bo żebym ja się nie wkurzał. Jest wieczór, 29 dzień września.
I tak, nagrywam to, żeby powiedzmy rozpocząć ten test z tą rozdzielczością, a druga sprawa, że nagrywam to, aby urozmaicić ten cyberpunk sam, który gdzieś tam ląduje tylko na kanale, także żeby się nie wkurzać, zakończę ten odcinek w tym miejscu. W międzyczasie sobie przeczytam, jak dokować na tych cholernych stacjach, poradnik jakiś, ewentualnie zobaczę na YouTubie i was zapraszam na następny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co z tą rozdzielczością, bo jeżeli będzie dużo komentarzy, że o wiele lepiej, zdecydowanie lepiej i takie filmy mogę oglądać, to jest jeszcze druga część tego testu, bo mam też jeszcze jeden pomysł, który chciałbym go wdrożyć i zobaczymy, czy... Ja mówię, moim zdaniem, tak jak było do tej pory, jest spoko. Jeżeli oczywiście większość osób będzie twierdziło inaczej, dla mnie to rybcia. Zapraszam na inne serie na moim kanale i pozdro, Cheveral. Hej, hej.